wewnętrznemu. Jeśli chcesz ujrzeć wielki wóz czy Andromedę, wyrusz z miasta. Z metropolii mało dostępne już są. Gnaj na szczyty gór, tam przyklęknij na kolana. Ukołysz w ramionach siebie lub spleć dłonie. Może otwórz? Atawizmów kilka masz w sobie do wyboru, choć wyboru żadnego. I tu się módl, a one uchylą tobie nieba i czego tylko zapragniesz. Może akurat rozproszą się z mgły porannej, a ty otrzepiesz się z rosy. Dostaniesz to, co chciałeś i rzekną, spójrz. Pajęczyny z gwiazd ścielimy nad tobą z galaktyk, z rozkoszy nad samymi sobą, byś i ty mógł popatrzeć. Chłoń to, póki czas trwa, póki Bóg plecie sznur swój pamięci o tobie. I módl się, módl. Może odpuści on tobie. Wiersz ten chciałem zadedykować Krzysztofowi Jaksie Kwiatkowskiemu, spotkanemu pielgrzymowi na mojej drodze głównego szlaku beskidzkiego. To było bardzo miłe spotkanie. Dzisiaj tak pomyślałem sobie, jaki wiersz zarecytować z moich tomików. I akurat ten przyszedł mi do głowy. Krzysztofie, dziękuję ci za miły wpis pod moim kanałem. Ja oczywiście, jak wiesz, bo wspomniałem, nie używam w smartfonie ani Facebooka, ani nie loguję się do YouTube'a na kanały, żeby odpisywać, także będziesz musiał poczekać. To było miłe spotkanie i wczoraj wieczorem zajrzałem, kliknąłem, któż to, kto zacz ów Krzysztof Jaksa Kwiatkowski. Jakże miło mi. Troszeczkę słuchałem twojej wypowiedzi, twoich refleksji na temat twojej drogi, ale to oczywiście więcej. Skupię się w domu, jak wrócę. Ale powiem ci, że wzruszyłem się wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano zresztą nastawiłem, patrzę, wywiad z tobą jest. Ktoś tam przeprowadza, jakiś człowiek, który tą drogę zrobił rowerem. I tak sobie rozmawiacie. Mam dużo przemyśleń, dużo refleksji. To nie tylko ta droga akurat skłania ku temu. Każdy ma swoje kamino. Trochę pomilczę przed drogą. Ach, witam w ogóle wszystkich moich oglądaczy, widzów i słuchaczy, czy czytelników mojej osobistej grafomanii z Facebooka. Dzisiaj 10 dzień głównego szlaku beskidzkiego. Wyruszam z Rytra i idę w kierunku Krynicy. Pogoda za oknem pochmurna, mglisto, chłodno. Nie wiem, chyba nie pada deszcz. Wśród tej zieleni to nie widać tak. Tam mam okienko i tam patrzę za firanki. Jeśli to może kropi, ale chyba nie. I ten odcinek właśnie chciałem zadedykować Krzysztofowi Jaksie Kwiatkowskiemu. Będę łączył się z tobą w tej drodze mojej i twojej. Bo wiesz, głuchy i niemy i niewidzialny czuwa.
Też miałeś pretekst, żeby zapytać o kamerę. Taki światowy człowiek. Zobaczymy zegarek, czyli na smartfona. 5:29. Czas zakładać buty i zbierać się. Wspaniały dzień, prawda? Czas zakładać buty. Znaczy kończyny są, ręce są, głowa jest na swoim miejscu. Litr wody już zapakowany do Antoniego. Może wyjaśnię, Antoni to plecak. Ja lubię nazywać swoje przedmioty. Czy to dziwne? Ja wiem. Czy to szczenięce? Ja wiem. Nie mam pojęcia, tak jakoś mi przyszło. Nie robię tego nagminnie, ale kilka moich turystycznych gadżetów mają swoje imiona. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. W zależności, jaki to dzień, jaka pora dnia. Wszystkiego dobrego, abyście zachowali spokój ducha, aby Wam wszystko smakowało, abyście przytulili kogoś bliskiego, aby było Wam dobrze. I bądźcie dla siebie życzliwi. Uśmiech za uśmiech, skinienie za skinienie, dotyk za dotyk. Trzymajcie się serdecznie. Ja spadam. Do usłyszenia. Dzień dobry. W 10. dniu wędrówki. O 6:30 idę w kierunku chaty na Cyrli, czy pod Cyrlą. Chciałem Wam fragment pokazać, bo akurat teraz słoneczko wyszło. Tam widok na Rytro, Poprad. Jedyna rzecz, która szpeci ten krajobraz, to jest według mnie ten wiatrak biały. Nie rozumiem. Chociaż rozumiem, że niby to ekologiczne, ale nie wszędzie, bo do tego się i tak dopłaca. Bez tego wyglądałoby znacznie lepiej. Poprad, tak trochę na chybił trafy filmuje. Jest. Chyba jest. Widać. Zdjąłem kapelusik, bo pod kopułką robi się gorąco. Godzina wspinaczki, godzina wędrówki. Idzie się, żeby iść. Myśli się, żeby myśleć. A jak nie myśleć?
Jak nie myśleć? Jak przedmyśleć? Jak urodzić sobie buddystę? Jak buddystą się stać? Różne są koncepcje, różne są filozofie, rozmaite są religie, zapatrywania, światopoglądy. A wszechświat jest taki ogromny. Ach, pięknie jest. Jakiś ptak tam krąży drapieżny. Może dziś będzie towarzyszyć mi słońce? Wczoraj sobie myślałem, gwiazdo, ty moja kochana, czyżbyś już zgasła? No ale uszedłem te 8,5 minuty i dalej idę. I dalej świat widzę. Czyli myślę sobie, no nie zgasła. Czyli się żyje. Czyli ta nasza piękna planeta gdzieś sobie w drodze mlecznej mknie na jej obrzeżach. W tak niezmierzonym ogromie. Jaki to jest przypadek. Profesor Sir Richard Penrose, wybitny naukowiec współczesny, matematyk, fizyk, kosmolog, dokonał pewnych obliczeń. Ten przypadek, że my tu jesteśmy, że to wszystko zaistniało, to jest 10 do 10 do 120 którejś potęgi i coś tam. Może mylę się, bo wiecie, nie jestem fizykiem, teoretykiem, ani matematykiem. W każdym razie jest to tak znikoma liczba, niewyobrażalna. Zresztą praca na tych wielkich liczbach to jest dla umysłów ponadprzeciętnych. A kupiłem taką książkę 2 lata temu właśnie Moda, wiara i fantazja. Może nie w tej kolejności, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. Moda, wiara i fantazja. Właśnie to jest dzieło Sir Rogera Penrose'a. I tu w tłumaczeniu między innymi dr Łukasz Lamża. Bardzo fajny popularyzator nauki. Kapitalny mówca. I świetnie opowiada o różnych gałęziach nauki i filozofii. Kiedyś w internecie dorwałem jego cykl wykładów o multiświatach. No, wspaniałe wykłady. Ja oczywiście czytałem wcześniej na ten temat, ale jeszcze jak się posłucha, to daje to jakby pełniejszy obraz. Ale wracając do tej książki, ta książka to taka kobyła, ale to jest chyba jedna z moich w tysięcznym zbiorze książek, która jest taka, to nawet nie jest paranaukowa, czy popularno-naukowa, przepraszam, popularno-naukowa, tylko naukowa. To jest dzieło dla ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie. A ja jestem amator, teoretyk, pasjonata, dociekacz. W każdym razie co jakiś czas sięgam do tej książki. I do tej koncepcji Richarda Penrose'a na temat jak wszechświat zakończy swój żywot i jak wypączkuje znowu. Ale tam jest mnóstwo różnych dziedzin. Niezwykle skomplikowane dzieło. Zapytacie pewnie to, po co czytać coś takiego, jak się nie ma pojęcia i katować się. No, jest to pewna praca umysłowa, pewne odświeżanie. Poza tym człowiek ogląda w internecie różne wykłady, czyta inne książki. Na przykład wcześniej, z 10 lat temu, nawet więcej, przeczytałem, szedłem sobie ulicą Szewską we Wrocławiu i wpadłem do takiej, na placu uniwersyteckim jeszcze, skręciłem i tam była taka księgarnia i tam patrzę, no
lubię w księgarniach, omijam je, bo po prostu jak wejdę, to muszę coś kupić, a często nie mam kasy. Hello. No ale wracając, i kupiłem wtedy Filozofa i Wszechświat księdza profesora Michała Hellera. Myślę sobie, o fajne, coś się dowie. I też był taki pęk, ale zdecydowanie przystępniejszy język i dwa razy przeczytałem, coś mi się tam klapki pootwierały i już więcej wiem. Potem kolejna jakaś publikacja, czytałem też Michiokaku, ostatnio kupiłem, co ja kupiłem? Och, zapomniałem, też fizyka teoretyka o cząstkach elementarnych. Czytałem amerykański profesor, który z Richardem Dawkinsem z kolei jeździ. Aha, to tamten to był nie Richard Penrose, tylko Roger Penrose. Przepraszam, no, myli mi się. Sir Roger Penrose. Ach, no widzicie, już gapa nie łączy. Czyli tak, odbiorcza, bo wiemy, że mam trzy komórki nerwowe. Nadawczą, odbiorczą, a pomiędzy nimi gapa. I gapa w tej chwili się zawiesiła i nie mogła podejść dalej impulsu, stąd tak czasem błądzę myślami. Może to nie jest spójne i nie rozumiecie, co do was mówię, a może po prostu przynudzam. Dlatego ja już pójdę sobie w drogę dalej. Tam pójdę, gdzie słońce świeci. Tam pójdę, gdzie słońce świeci. Gdzie rodzą się poeci. Pośpiewałbym sobie przy ognisku z gitarą. Kiedyś się grało, ale zdradziłem Jolkę, czyli moją gitarę, dla pracy z pacjentami. Nie lubię tego słowa pacjent. Lepiej podopieczni brzmi. Ludzie po prostu. Dobrze, kończę, bo już chłód nadchodzi, tam wieje wiatr z tyłu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej! Szlaku Beskidzkiego. Może ktoś tutaj jest pierwszy raz na moim kanale, to powiem parę słów. Bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej o mnie, wejdźcie na Facebook Stanisław Utkany. Tam znajdziecie moje fotografie i moje teksty. Z rozmaitych tomików poetyckich. I właśnie się zaciąłem, ale to jak zwykle tak jest. Ja już mówię dlaczego, bo jesteście nowi, to nie wiecie. Bo ja mam trzy komórki. Nadawczą, odbiorczą i gapę. I gapa jak nie przełączy, to klapa. Ale znalazłem operatora właśnie mojego. Chapa, toczył się człowiek dobry i właśnie mnie kręci. Więc może tak. Jestem dzisiaj po dobrym szlaku, po pięknym dniu słonecznym. Praktycznie nie padało wcale. Idę od Rytra. Dzisiejsza droga jest zupełnie inna jak wczorajsza. Wczoraj cały dzień lało. Jeszcze mam sporo sił. Zmierzam ku Krynicy. We wcześniejszym wejściu, zdaje się, powiedziałem Krynicy Górskiej. No, ale chyba nie ma takiej miejscowości na mapie. Jest Krynica Zdrój i Krynica Morska. Dobra. Obojętnie co teraz robicie, drodzy przyjaciele, wszystkiego dobrego wam życzę. Zapaszcie sobie dobrej kawy, pysznej herbaty. Zadzwońcie do przyjaciela. Ja jeszcze mam jakieś 2 godzinki, może mniej.
Do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się.